Nie od dziś wiadomo, że sport to zdrowie, ale jak zachęcić młodzież do aktywnego stylu życia? Sposobem mogą być akcje organizowane przez znanych sportowców. W Płońsku stawiają na zdrowie i ruch, stąd wizyta jednej z najlepszych siatkarek i akcja Włącz aktywność z Małgorzatą Glinką. No to jest akcja przede wszystkim, która ma rozpowszechniać sport wśród dzieci. Ja byłam w 7 województwach, to dzieci były bardzo zainteresowane, bardzo chętne do pracy, ale jest bardzo dużo pracy z dzieciakami, tak? Dzieci czasami nawet podstawowych rzeczy nie umieją zrobić, więc takie akcje muszą być coraz częściej i sportowcy muszą się angażować, żeby to młode pokolenie troszkę się ruszyło. Spotkanie z mistrzynią to nie tylko rozmowa, zdjęcia i autografy. Była krótka prelekcja, jak dbać o postawę, jak się motywować, ale także jak się zdrowo odżywiać, bo jak się okazuje, z dziećmi jest najtrudniej. Jest kilka podstawowych zasad, o których rodzice powinni pamiętać. Przede wszystkim jak najmniej słodyczy, cukru, niezdrowych przekąsek, fast foodów. Ja wiem, że to jest bardzo szybkie, łatwe i przyjemne, ale nie dajmy się zwieść producentom i reklamom telewizyjnych. Warzywa i owoce, czyli podstawa, jeżeli chodzi o energię dla takiego dziecka, nawodnienie. To jest bardzo, bardzo, bardzo duży problem teraz wśród dzieci. Dawajmy im wody do picia, dawajmy wody do plecaków, no i przede wszystkim, żeby nie wychodziły z domu bez śniadania. Po rozmowie ze specjalistami przyszedł czas na warsztaty z glinką. Dzieciaki mogły nauczyć się podstaw, m.in. siatkówki, ale przede wszystkim mogły poćwiczyć z mistrzynią. Nauczyliśmy się wytrwałości, polepszyłyśmy swoje umiejętności fizyczne. Było bardzo fajnie. A co wam się najbardziej podobało? Odbijanie piłki przez siatkę. Ale się podobało, że ta glinka? Ja zawsze myślałam, że takie gwiazdy są takie niemiłe w stosunku do innych ludzi, a ja się przekonałam, że jednak... No. Czyli fajnie było. Tak, fajnie było. Bardzo dobrze się bawiłem. Nauczyliśmy, polepszyliśmy swoje umiejętności co do gry w siatkówkę, chociaż nie uprawiamy jej na co dzień. Bardzo fajnie było tutaj pozadawać kilka pytań takiej sławnej osobie, która ma doświadczenie w tym sporcie. W Płońsku stawiają na zdrowy styl życia. Młodzież ma do wyboru wiele zajęć sportowych. Popularna jest siatkówka. Stawiamy na wszechstronny rozwój, promujemy zdrowy styl życia i kształcimy, po prostu nabywamy umiejętności siatkarskich, takich podstawowych, jeśli chodzi o ten wiek rozwojowy. Także stawiamy na aktywność fizyczną, wszechstronny rozwój i takie kształtowanie ogólnej sprawności. Mimo wielu atrakcyjnych propozycji, sport często przegrywa z internetem. Bardzo trudno, bo w tych czasach, kiedy panuje internet, niestety musimy dać siebie wszystko, całe serce i przede wszystkim musimy pokazać im, na czym to polega. Wyjaśnić im reguły sportu, czym rywalizacja, jaka jest w sporcie. No i zachęcać, cały czas zachęcać, bo nie jest tak łatwo teraz młodzież zachęcić do uprawiania sportu. Spotkania ze znanymi sportowcami pomagają zrobić pierwszy krok i często są okazją do wyciągnięcia młodych z domów. Ja wiem tutaj już z doświadczenia, bo nieraz gościliśmy gwiazdy tutaj u nas w Płońsku, że no, sama osobowość przyciąga dzieci do uprawiania sportu i tak jak pani Małgorzata Glinka mówiła, to nie musi być droga do wyczynowego sportu, ale samo wciągnięcie ich do wysiłku, do aktywności fizycznej wpływa na ich zdrowie, samopoczucie, no i jednak takie osoby mogą zarazić pasją, która potem może być przygodą na całe życie. Płońsk był jednym z 7 miast, jakie ze swoim projektem odwiedziła Małgorzata Glinka. Dlaczego Płońsk? Bo wiem o tym, że tutaj tak samo rozwijają się pod względem siatkówki. Byliśmy, tak jak mówię, w 7 województwach. No i chciałam w Mazowieckim, byłam tutaj na akcji przeszkoliady, widziałam, że ludzie są zaangażowani. I chciałam tu przyjechać. Wszystko wskazuje na to, że to spotkanie to dopiero początek owocnej współpracy ze słynną siatkarką. Fundacja Glinka Akademii obejmie patronat nad 20 klubami w Polsce i jednym z nich będzie klub w Płońsku.